Dawid, powiedz, co tam się działo, bo te wyniki no naprawdę przekomiczne chwilami tych serii dzisiejszych. No cóż, Kusamo, troszeczkę tutaj wieje i no niestety czasami się zdarzało tak, że zawodnicy dostawali te podmuchy zaraz za bólą dość mocne. Zresztą ja też w tych treningowych skokach tego trochę doświadczyłem, bo też nieraz mimo nawet takiego spoko wyjścia z progu, później po prostu jakby mi ktoś zarzucił worek gruli na plecy i przyciągało do bóli. No i niestety tak to tutaj już bywa czasami. Ale kwalifikacja jest, rozumiem, to był plan na dziś. Znaczy myślę, że ogólnie, jeżeli chodzi o cały dzień, w moim wykonaniu nie jest źle. Tutaj miałem troszeczkę problemy, bo wszystkie tak naprawdę te skoki były spóźnione na progu. No ale nie był to jakiś taki kardynalny błąd, który by mnie tutaj wykluczał z rywalizacji. I mimo tego udawało się tam odlatywać za tą czerwoną linię. No ale na pewno muszę nad tym troszeczkę popracować na dzień jutrzejszy. Ten obiekt da się porównać do jakiejkolwiek innej skoczni w kalendarzu? Trochę ciężko. Znaczy na pewno gdzieś tam profilami do której skoczni będzie podobna, ale tutaj jeżeli chodzi o warunki, które panują na skoczni, no to wydaje mi się, że trochę ciężko, bo jednak jest ona dość specyficzna. Tutaj przeważnie ten przeciąg na buli i no jak się tego nie, jak się buli nie przeniesie się kanta, to później jest naprawdę ciężko odlecieć. Dawid, pamiętasz ostatnią drużynówkę, która miała tutaj miejsce? Nie. Ja generalnie mam sklerozę, także... Był to 2012 rok, kiedy zajęliście ostatnie miejsce w składzie, który zdobył w Lahti złoto. W tym samym składzie zawsze w każdym innym konkursie stawaliście na podium. No jaka jest magia tego zespołu, że tylko raz w debiucie była wpadka, a następnie zawsze każdorazowo było podium. Nie wiem, pytajcie trenerów. My robimy swoje tak naprawdę. No tutaj wiadomo, że jako drużyna liczy się każde ogniwo i ja jestem przekonany, że każdy z nas jest na tyle mocny, że może po prostu w tych drużynówkach rywalizować i to nie tylko ta czwórka, która teraz przeważnie skacze, ale też myślę, Stefan teraz bardzo mocno do nas dobija, więc jak najbardziej ta drużyna nam się powiększa. Może za jakiś czas zrobimy dwie drużyny, będziemy wystawiać. Kamil, rywalizacja w takich warunkach to jest komedia czy dramat? No, ani jedno, ani drugie. No, naszą pracą jest po prostu skakanie na nartach i dzisiaj były takie, a nie inne te warunki. Też uważam, nie ma co tego zbytnio roztrzęsywać, no bo tutaj często tak bywa i my też, ja przynajmniej poniekąd też się na to w jakiś sposób starałem przygotować, że taka sytuacja może być. Receptą na to jest tylko po prostu iść, zrobić swoje i zobaczyć, co to da. Ale kolejne trzy skoki na śniegu zaliczone i pewnie zaraz usłyszymy, że z tego się najbardziej cieszysz. A i owszem, cieszę się dzisiaj nie tylko ze skoków, ale też z pracy, którą zrobiłem, bo myślę, że ta praca była na dobrym poziomie, skoki też były na dobrym poziomie i mogę po prostu teraz sobie spokojnie wrócić do hotelu, odpocząć, przeanalizować i popatrzeć na jutrzejszy dzień. Chłopaki mówili, że jutro i pojutrze ma być lepsza pogoda, przynajmniej tak wynika z prognoz. Ty też sprawdzałeś przewidywania? Tak, widziałem prognozę, ale no, też jakby nie do końca można jakby ufać temu i wierzyć, że na 100% tak będzie, aczkolwiek mam nadzieję, że jutro będzie bardziej fair, bardziej stabilnie i że przyjdzie nam po prostu walczyć w takich samych warunkach. Sceneria naprawdę bajeczna, ale niektórzy się tej skoczni wręcz boją. Co jest z nim nie tak, że pomimo tych parawanów przeciwwietrznych jest aż tak duża różnica w wynikach? No po prostu ten wiatr, no tutaj nie ma tak, że te parawany go zasłonią całkowicie i ten wiatr się nigdzie nie przedostanie, no bo ten wiatr jest wszędzie, nie idzie po prostu jednym torem i nie idzie w takiej rurce, tylko po prostu gdzieś dookoła tworzą się pewne zawirowania i wystarczy, że jest wysoki poziom, jaki jest teraz, niska belka i kto ma z tyłu, ląduje 100 metrów, kto ma po prostu lekko pod narty, czy nawet ciszę, ląduje na 140 metrze. Kamil, pamiętasz ostatnią drużynówkę tutaj w Kusamo? Nie.
Wówczas zajęliście ostatnie miejsce w 2012 roku. Był to pierwszy konkurs, kiedy wystąpiliście w czwórce Stoch, Kot, Kubacki, Żyła. Następne konkursy wszystkie kończyły się na podium. Jaka jest magia zatem tego składu, że tylko raz ta wpadka w dobicie się wydarzyła, a potem już same podia? Praca. Ciężka praca. Też po prostu zmieniliśmy trochę nasze podejście za sprawą i trenera, który stworzył niesamowitą grupę, nie tylko zawodników, ale też trenerską. Wszyscy po prostu wiedzą co mają robić i też nie ma jakby takiego dużego ciśnienia. Po prostu staramy się skakać, cieszyć tym, pracować i tyle. W sobotę przed tą drużynówką wszyscy będą na was patrzyli, wymieniali was w gronie kandydatów do zwycięstwa, ale ja mam wrażenie, że wy już sobie swobodnie radzicie z taką presją i z takimi oczekiwaniami. No, pewnie tak, pewnie będzie dużo spekulacji i wyliczania, ale ja uważam, że dla nas najważniejsze to jest po prostu skupić się na pracy. To, co robimy do tej pory, jest absolutnie wystarczające. Czyli każdy z nas musi po prostu zrobić, czy oddać dobry skok i zobaczymy, jaki to da wynik. Ale uważam, że faworytów jest na ten moment sporo, bo i Norwegowie skaczą bardzo dobrze, i Niemcy także, i Japończycy tutaj też dobrze dzisiaj skakali. Chyba przynajmniej tak coś słyszałem. Ostatnie pytanie, trochę niezwiązane z tymi zawodami. Kibice dopytują się, czy na tegoroczne, na przyszłoroczne igrzyska szykujesz jakiś specjalny kask, ponieważ 3 lata temu już mieliśmy plany tego wojskowego. No, zobaczycie. Pożyjemy, zobaczymy. Nie chcę nic mówić, czy tak, czy nie. Zobaczymy. Dzięki bardzo. Dzięki.